Dzień dobry wam wszystkim, z tej strony Makindosz, a przed nami kolejny materiał wideo z serii Luigi's Mansion 3. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym byliśmy poprzednio i moi drodzy... Nie wiem, przesiedziałem tu chyba z 45 minut szukając rozwiązania na tą zagadkę i muszę powiedzieć, że po raz pierwszy czuję, że ta gra w pewien sposób nie tyle, że oszukuje, co... W pewien sposób mamy tutaj dość dosadny problem z designem lokacji. Dlaczego, moi drodzy? Ano z tego prostego względu, że jeżeli się przypatrzycie, mamy te dwa posągi, prawda? Jeżeli zobaczycie, te posągi nie są w 100% identyczne. Czyż nie? Spójrzcie uważnie na lewy posąg, ale przecież powiecie, Makindosz, podchodziłeś do tego lewego posągu, stawałeś tutaj i nic się nie działo. To prawda, ale czy przyszłoby wam na myśl, żeby w grze, gdzie główną rolę spełnia poltergeist i możliwość wciągania oraz popychania rzeczy i uruchamiania tych rzeczy w taki sposób, podejść naprawdę, naprawdę bardzo blisko, żeby gra wykazała, że w tym miejscu możemy użyć jakiegoś przedmiotu, wciskając klawisz X. Najzwyczajniej w świecie, tutaj jak podchodziłem, to tego nie było, więc wiecie, więc... O, dobra, byliśmy tutaj, podszedłem do tego postumentu, do tego posągu, nic tutaj się nie pojawia, więc założyłem, że z drugiej strony będzie dokładnie tak samo, więc zacząłem szukać zupełnie innych rozwiązań. Okazało się, że gra jest bardzo wybredna, ale... Pamiętacie tamtą wspaniałą skrzynkę, do której nie mogliśmy dojść? To też zostawiłem dla was, abyście mogli zobaczyć, co takiego wspaniałego wykombinowałem. Okazuje się, moi drodzy, że przecież skoro możemy wciągać ten piasek, prawda? I pamiętacie, że jak używaliśmy tego podskoku, to przecież ten piasek się od nas odsuwał. A co gdybyśmy popychali ten piasek? No to słuchajcie, usypiemy sobie dość wysoką wydmę, więc postanowiłem sobie tutaj troszeczkę ten piasek przesuwać. I proszę bardzo, mamy tutaj dojście do tej wspaniałej, moi drodzy, no, do tej wspaniałej skrzynki, którą sobie oczywiście otworzymy z nadzieją, że znajdziemy w środku mega bogactwa. I oczywiście to nie były jakieś super nie wiadomo jakie bogactwa, liczyłem, że może znajdziemy tutaj kolejny kryształ, ale nic z tych rzeczy. Ogólnie rzecz biorąc, naprawdę, słuchajcie, namęczyłem się, chodziłem, wychodziłem z tego pomieszczenia, wchodziłem do niego ponownie. Szukałem jakichś, nie wiem, dziwnych rzeczy i w końcu zacząłem po prostu obchodzić całą, słuchajcie, tą piramidę i zacząłem szukać, czy gdzieś nie pojawił mi się jakiś prompt albo coś w tym stylu. Jeszcze ciekawiej, że obszedłem tę piramidę chyba z 3 razy, z tego względu, że jak idziecie i wciągacie, tak jak widzicie, nawet jak podszedłem do tego wspaniałego posągu, to mając włączone wciąganie, albo mając włączone popychanie, czyli wypychanie tego powietrza z poltergeista, to nic nam się tutaj nie pojawia, więc obszedłem całą tą, słuchajcie, naszą wspaniałą piramidę, najpierw wciągając powietrze, następnie popychając i dopiero potem zacząłem nic nie robić i zacząłem chodzić i sprawdzać, czy gdzieś może, a nuż widelec twórcy nie wpadli na genialny pomysł, że gdzieś będzie... jedna poluzowana cegiełka, którą trzeba popchnąć i przez to wejść. I to nie jest główne wejście, tylko główne wejście znajduje się gdzieś z boku. Nie, okazało się, że nie ma tutaj poluzowanej cegiełki, tylko jest posąg, który należy pociągnąć chyba za ramię albo nie wiem za co. Ale wydaje mi się właśnie, że za ramię musimy tutaj pociągnąć. I to było... diabelnie proste, ale najzwyczajniej w świecie namęczyłem się przez to, że... Gra nauczyła mnie przez swoje poprzednie, to jest 10 piętro, czyli 10 pięter, bo pamiętajcie, że, czekajcie, pierwsze piętro, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, basement 1 i basement 2, przez swoje 11 pięter gra nauczyła mnie, oj, trąciłem przez przypadek mikrofon, słuchajcie, gra nauczyła mnie, że w ciągu 11 pięter nauczyła mnie, że wszystkie zagwatki, które znajdują się w tej grze, są najzwyczajniej rozwiązywane w głównej mierze z wykorzystaniem naszego poltergeista. I nagle ta zasada zostaje zmieniona. Na zasadzie to ma być traktowane jak drzwi. Więc powiem wam szczerze, że nie do końca mi się to tutaj spodobało.
No ale trudno się mówi i żyje się dalej i najzwyczajniej w świecie jedyne, co możemy teraz zrobić, to sobie troszeczkę pomarudzić na tą decyzję ze strony tutaj któregoś z level designerów, że najzwyczajniej w świecie tak to zostało tutaj przygotowane, a nie inaczej. Bo de facto to nie jest, słuchajcie, problem gry, że w taki sposób zostało to tutaj stworzone. Bardziej tak jak mówię, jest to problem z level designem, że któryś z level designerów postanowił w zupełnie inny sposób to wszystko rozwiązać względem całej reszty, słuchajcie, naszej przygody, bo de facto jeżeli przez całą naszą przygodę do tej pory mamy możliwość i cały czas gra nam tutaj uczy nas tego, że naszym głównym narzędziem robienia czegokolwiek w grze jest właśnie nasz poltergeist i potem nagle gra decyduje się na rozwiązanie jakiejś zagadki właśnie nie korzystając z tego poltergeista, to powiem wam szczerze, że w pewien sposób jest to dla mnie troszeczkę niezrozumiałe, a z drugiej strony jest również dla mnie w jakiś sposób, no, nie tyle niezrozumiałe, co w jakiś sposób kontrintuicyjne, bo najzwyczajniej w świecie przeczy temu, czego nauczyliśmy się na pozostałych piętrach, tak jak powiedziałem to już wcześniej. Tutaj widzimy, że mamy jakieś światełko. O! Dodatkowa kasa, widzę, że nam stąd tutaj wypada. Oj! Nie możemy tego chwycić, czyli to było tylko i wyłącznie jako zraszacz albo coś w tym stylu. No i dobra, pan Luigi. Slapstick totalny, ale ogólnie rzecz biorąc wpadliśmy w pułapkę i to taką dość konkretną pułapkę i przy okazji profesor Igat chyba właśnie się zorientował, że jesteśmy po uszy w problemach. Lu, czy sygnał ucina i sygnał się uciął w pewnym momencie, czy stało się coś złego? Spadłeś w dół piaskowej dziury? Ach, klasyczna pułapka znajdywana wewnątrz piramid. You don't say. Luigi, musisz znaleźć drogę ucieczki i musisz przy okazji uważać na więcej pułapek. Okidoki, bye bye. No, zgadzam się z tym. Okidoki, bye bye. Bo naprawdę pan Igat za dużo nam pan tutaj nie pomógł i raczej bym powiedział, że mamy tutaj klasyczne dojdźmy sami do tego, co mamy tutaj zrobić i powiem wam, że przyda nam się, tak mi się przynajmniej zdaje, że rozwiązaniem będzie odkopanie i zobaczenie, co znajdziemy na dnie tej dziury. Pierwsze, co zobaczę, to zapewne kolejny pomnik, który możemy ruszyć. Wiecie co, może zajmijmy się najpierw odkopaniem wszystkiego, co jest tutaj do odkopania. A nuż widelec, znajdziemy coś jeszcze ciekawego, jakieś dodatkowe skarby albo coś w tym stylu. Nie, już nic więcej, szanowna gro. Szkoda, bo wyglądało jakby rzeczywiście coś tutaj jeszcze było. Może na ścianach coś znajdziemy ukrytego? Nie, tutaj na ścianach niczego nie ma, tutaj na ścianie niczego nie ma. Czy innymi słowy, nic więcej tutaj nie znajdziemy. A po drugiej stronie? Nie, tutaj też niczego nie ma. Czyli pozostaje nam tylko i wyłącznie pozostaje nam pociągnięcie tej wajchy. O, proszę bardzo. Szkoda tylko...
Gra zaczęła zrzucać nam piasek na wszelki wypadek, gdybyśmy, tak jak ja, najzwyczajniej w świecie stwierdzili, że piasek nie jest nam tutaj w ogóle potrzebny i że raczej powinniśmy tutaj zrobić coś innego, więc jesteśmy teraz zalewani, słuchajcie, tonami piasku. I mam takie wrażenie, że tego piasku jest wystarczająco dużo, żebyśmy mogli tutaj wejść, szanowny Luigi. Wystarczyłoby tylko troszeczkę sobie tutaj podskoczyć, ale widzę, że niekoniecznie jesteś na to chętny. Więc spróbujemy najzwyczajniej w świecie zrobić to, o, w taki sposób. Jeszcze nie? Luigi, serio, masz tutaj takie ładne wejście, a nie chcesz z niego skorzystać, a jednak z niego skorzystałeś w tym momencie. Pytanie za 100 punktów, czy tutaj ten piasek zacznie się przysypywać. To by była, słuchajcie, dość ciekawa pułapka. Gdyby się okazało... Gdyby się okazało, że ten piasek tak czy tak będzie się tutaj przesypywał w dalszym ciągu. No i dobra, musimy wykorzystać po prostu Guigiego. Tu niczego nie ma. Nie, tutaj niczego nie ma, więc możemy sobie bezpiecznie, najzwyczajniej w świecie, przejść. Co my tu mamy? Mamy dalej przejście, mamy kolejne pająki. Czy mogę trafić tego pająka? Mogę trafić tego pająka. Wow, powiem wam, że dziwacznie to tutaj wygląda na razie. I co, musimy wejść do sarkofagu, żeby przejść dalej, bo pewnie sarkofag jest drzwiami. Chciałem powiedzieć i zdążyłem nie tyle powiedzieć, co zdążyłem o tym pomyśleć. Wygląda jak drzwi, które prowadzą na zewnątrz, może, które widziałeś na zewnątrz. Może w jakiś sposób doprowadzą cię one na powierzchnię? Znajdź sposób, aby dostać się do tych drzwi, Luigi. Okej, spróbujemy znaleźć sposób, szanowny panie profesorze. Ale najpierw to będziemy mieli tutaj... Czy mamy wreszcie typ ducha, który może nas przestraszyć? Innymi słowy... Czy my możemy temu panu dukowi coś zrobić? Na chwilę obecną nie widzę takiej opcji. Powiem wam szczerze. Czyli tak, możemy tego ducha popchnąć. On się nam tutaj przewracał. O! Czyli musimy go przewrócić. I okaże się, że to będzie zwykły gub. Chciałem powiedzieć. I nie zdążyłem, bo gra oczywiście... Bo gra oczywiście zdążyła zaprezentować nam tutaj zwykłego guba, zanim coś tutaj więcej się stało. Ale powiem wam, że pierwszy duch, który nie jest takim standardowym duchem, tylko faktycznie wpasowuje się w klimat tutaj tej miejscówki, w której my się obecnie znajdujemy. I teraz tak. To możemy otworzyć. Czy to jest egipska matrioszka? Tak, wydaje mi się, że te sarkofagi tutaj to jest egipska matrioszka. I... Nie mam pojęcia, co tu się stało właśnie. Chwila, czy... Czy my w jakiś sposób to wywołaliśmy?
Wiem tylko, że zdobyliśmy kryształ kolejny. Wiem, że straciliśmy sporo życia, ale dlaczego? Bo żeśmy tą... Czy ta kula nas ściga, czy jak to działa? Nie. Ta kula toczy się po określonej trasie. Czy my mamy to wykorzystać, czy co my mamy z tym zrobić? Wiem, że mamy tutaj kolejną możliwość otwarcia... Że mamy kolejną możliwość otwarcia tutaj tego sarkofagu. No i ty... Kula w kształcie Duka Bu, ale niekoniecznie coś tutaj jest w stanie zrobić. Co robi to? To robi absolutnie nic. Wydaje mi się, że musimy zmusić, żeby obydwie kule... A, widzicie? Żeby obydwie kule się potoczyły. Czy może nie o to chodzi? Czekajcie. Tu chyba jest gdzieś ten przełącznik. Czy nie? Gdzie ten przełącznik jest na podłodze? Tu nic zrobić nie możemy. Powiem wam, że nie wiem w tym momencie. Teraz na zmianę te kule się toczą? Mam dziwne wrażenie, że my powinniśmy uruchomić obydwie te kule. Żeby one w jakiś sposób się ze sobą zetknęły. I żeby w jakiś sposób po prostu tutaj coś sobie wzajemnie zrobiły, żeby się rozbiły. Ciekawe, mamy tutaj jakąś szkatułkę. Mamy więcej takich szkatułek, moi drodzy. I mamy masę też kasy. Powiem wam, że... Nie tyle, że nie wiem. Co mamy tu zrobić? Tu mamy aligatora, dobra. Nie zgadza się ciężkość, czyli musimy... Czyli musimy jeszcze jedną taką dołożyć i wówczas będzie się zgadzać ciężkość. Czyli dwie takie są... Dwie takie... Szkatułki. Nie. Czyli dwie takie szkatułki mają ciężkość tego, jak on się nazywa. Chyba, że wiecie co? Chyba, że szkatułka szkatułce nierówna. A stańmy my. Stańmy my i zobaczmy... Jesteśmy za ciężcy. A gdybyśmy w takim razie jeszcze jedną odstawili... Jeszcze jedną odstawili, szanowna gro. I teraz sprawdzili, ile my ważymy. Ważymy za mało. A z Guijim?
ważymy za dużo. Wiecie co, możemy tutaj się raczej poruszać Guijim z tego prostego względu, że wujaszek Guiji... Dobra. Czyli wspólnie ważymy, Mario i Guiji ważymy tyle co lew, a musimy ważyć tyle co krokodyl tudzież aligator. Więc moje pytanie powinno... A gdybyśmy tak troszeczkę piasku nasypali... Zgadza się, dobra. Czyli troszeczkę piasku nasypaliśmy. Nie wiem, czy to jest... Nie wiem, czy to była poprawna odpowiedź. Mamy ważyć jak... Okej, to chyba... Jest okej, dobra. I teraz musimy ważyć jak... Jak najwięcej. I to będzie, słuchajcie, już bardzo ciężkie. Z tego prostego względu, że... Wydaje mi się, że będziemy musieli jeszcze troszeczkę piachu tutaj nanieść. Na to wszystko. I staniemy sobie razem z Guiji. Nawet troszeczkę... Nawet troszeczkę za dużo tu ważymy. A teraz... Powiedzcie, że... Okej, że się zgadza. Ważymy tyle, ile chyba dorosły słoń to gra nam chce powiedzieć. I co nam to dało? To nam dało... To nam coś dało. I dobrze, że słuchajcie, zauważyłem, że możemy tutaj Guijim najzwyczajniej w świecie się przemieszczać. Z tego prostego względu, że Guiji jak obrywał, to nie zajmowało mu to... Nie zabierało mu to aż tyle... zdrowia, ile by zabierało naszemu drugiemu Luigiemu. A musimy to cudo zamknąć. Czyli po to my to tutaj robimy. O nie. O nie, to straszne. No, powiem wam, że walka z tym duchem, z kamerem, w takiej małej ilości miejsca, jeszcze na dodatek małe kamery nam się tutaj pojawiły, w takiej małej ilości miejsca jest naprawdę, naprawdę dość zabawna, to jedna sprawa, a druga sprawa, no, dość wymagająca. No i co, no i znowu ta kula na nas leci. Szanowna pani kulo, za dużo to pani tutaj nie zrobi, ale może pani próbować. Coś czuję, że z tą kulą będziemy musieli rozwiązać jakąś zagadkę albo coś w tym stylu. Że to nie jest tak, że tylko o, ona sobie jest. Wow, ta trucizna nas spowalnia. Okej. Czy będzie tutaj więcej tych kobr, czy też węży po prostu? Bo jeżeli tak, to chyba trafiliśmy do jakiejś komnaty z wężami, powiem wam szczerze. Moje pytanie teraz powinno brzmieć, co my mamy tutaj zrobić i co jest naszym celem? Wydaje mi się, że gra chce zasugerować, że musimy dostać się do tego przełącznika.
ale sugeruje to bardzo, ale to bardzo tak niemrawo. I dobrze, że już wcześniej nauczyliśmy się, słuchajcie, że piasek możemy przesuwać i że możemy go sobie usypywać, jak nam się żywnie podoba i możemy z niego robić właśnie przejścia, podejścia wszelkiego rodzaju. Gdzie ty teraz zniknąłeś? Okej, wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że chodzi tutaj o to, żebyśmy to w takim dość szybkim tempie usypali. Oczywiście złym klawiszem przesuwałem piach. Podejrzewam, że nam to się nie uda. Albo że będziemy to mieli, że tak powiem, na... Że będziemy to na styk musieli zrobić. Nie, wejść nie możemy. Udało się, uff. I gdzie jest ten duch, który nas tutaj chwyta i chce nas ubezwłasnowolnić? Tu jesteś. Tu jesteś i pięknie nam się tutaj szczerzy, że tak powiem. Teraz musimy znaleźć go po raz drugi. Dobra, przestraszył nas, naszego drugiego Luigiego. Tu jesteś. I tyle by było z twoich tutaj podwojów. Wow, powiem wam, że chyba źle rozegrałem tą pułapkę tutaj. Ale takie mini wyzwania, które na nas czekają w tym miejscu, no najzwyczajniej w świecie... To jest fajna sprawa. Bo w jakiś sposób pokazują nam, że twórcy troszeczkę inaczej do tego wszystkiego tutaj starali się podejść. I moje teraz pytanie... Co my mamy zrobić w tej głównej komnacie, żeby dostać się do tamtego ostatniego przełącznika? Bo najzwyczajniej w świecie ten przełącznik jest troszeczkę za wysoko. Albo nie o to chodzi, żeby ten przełącznik od tak po prostu jakoś zdobywać. Uda się? Powinno nam się udać, słuchajcie. O, i to chyba ma być, słuchajcie, tutaj... I to chyba miała być tutaj największa trudność. To chyba miała być największa, słuchajcie, trudność w tym miejscu. Ciekawi mnie, jaki jeszcze duch nas tutaj czeka. I widzę, że czekał na nas znowu ten duch, który nas może schwytać. I gdzie jesteś, szanowny panie duchu? Au. Uratowała cię ta kula. Uratowała cię naprawdę ta kula. I nic poza tym. O,
i przyznam wam szczerze, że dość ciekawa tutaj pułapka na nas czekała. I teraz tak, tu możemy sobie przesunąć ten piach najzwyczajniej w świecie, ale wydaje mi się, że chyba rozgryzłem, o co tutaj chodzi. O nie. O nie, 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 moi drodzy. To jest Polterkot. To jest statua Polterkota. I witam pana Polter Pieseła, który zajął się tą statuą, czyli to nie było potrzebne, ta statua nie była nam potrzebna do ukończenia tutaj tej zagadki. Tylko prawdopodobnie do ukończenia tej zagadki będzie nam potrzebne właśnie przesunięcie odpowiedniej ilości piachu tutaj w okolice... okolice tej tutaj... no, jak ona się nazywa? Okolice tejże najzwyczajniej w świecie... tego posągu, żeby zrobić sobie po prostu podest. Takie ja mam wrażenie. Chyba, że nie o to tutaj chodzi. I musimy przejść po prostu, słuchajcie, przez te jeszcze jedne drzwi, które tutaj się znajdują. I chyba to będzie najlogiczniejsze, co moglibyśmy tutaj zrobić. Wejdźmy sobie tak. Musimy przejść po prostu przez te drzwi i tutaj coś wykombinować. Ale wiecie co? To wykombinujemy w kolejnym materiale wideo z Luigi's Mansion 3, bo najzwyczajniej w świecie, pomimo tego, że fajnie się gra, pomimo tego, że masę atrakcji dzisiaj mieliśmy w, wiecie, najeżdżaniu tych grobowców niczym Tomb Raider, czyli innymi słowy, jesteśmy męską wersją Lary Croft, czyli jesteśmy hydrauliczną wersją Indiana Jonesa, o tak możemy powiedzieć. Chociaż szczerze powiedziawszy, w Muchomorowym Królestwie to odpowiednikiem Indiana Jonesa jest Kapitan Toad, chociaż w Origami King i też w paru innych odsłonach mamy profesora Toada, który wygląda całkiem jak Indiana Jones, ale to w tym dwuwymiarowym uniwersum Paper Mario, więc nie wiem, czy w ogóle to powinniśmy liczyć. W każdym bądź razie, najzwyczajniej w świecie w tym miejscu się pożegnamy. Mam nadzieję, że kolejny materiał wideo z tejże serii wam się podobał. Zachęcam was do pozostawiania po sobie komentarzy, ale nie tylko komentarzy, ale również swoich tutaj przemyśleń. Nie tylko komentarzy, ale też swoich przemyśleń. Brawo mój mózgu! Przemyśleń w komentarzach chciałem powiedzieć. Swoich przemyśleń, jeżeli macie jakieś sugestie, jeżeli coś zauważyliście, jeżeli chcielibyście o czymś usłyszeć, jeżeli macie jakieś pytania, to zostawiajcie to wszystko w komentarzu. Tak to chciałem powiedzieć, ale oczywiście mój mózg miał tak zwanego brain farta i wyszło to zupełnie nie tak, jak powinno być. Sorry za to, ludziska. No i cóż, tak jak już mówię, w tym materiale wideo to by było na tyle. Dzięki wam wszystkim serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!